Jesteśmy w Centrum Kongresowym w Katowicach. No, nie sposób powiedzieć, że Centrum Transferu Technologii nie mogłoby tu dzisiaj być razem z wszystkimi, którzy świętują Europejski Kongres Gospodarczy, a Centrum Transferu Technologii, mając na celu umiędzynarodowienie naszych wynalazków i komercjalizację wynalazków za granicą, to jest podstawowe nasze zadanie, które tu dzisiaj realizujemy. Biznes i nauka chodzą w parze, zwłaszcza na Śląsku. Na Śląsku jest wszechotaczający nas przemysł i z tego się bardzo cieszymy jako Politechnika Śląska. Wykorzystujemy to jak tylko można, ze względu na to, że staramy się prosić ich o interesujące tematy dla naszych studentów, dla doktorantów, ale również i dla pracowników. Staramy się zachęcać do tego, aby tą naukę, którą tworzą, badania naukowe, aby mieli zawsze na uwadze możliwość ich wykorzystania. Ważne dla mnie jest, aby partner biznesowy zobaczył w Politechnice tego naszego takiego partnera naukowego, który jest mu w stanie pomóc rozwiązać te problemy, żeby odczarować ten mit, że nie jesteśmy, że jesteśmy tylko naukowcami, którzy robią wszystko na półkę. My tworzymy dla gospodarki, dla biznesu, dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Tak naprawdę z tego przede wszystkim czerpiemy inspirację do działania. Zorganizowane były specjalne spotkania brokerskie, na którym zarówno występowali przedstawiciele różnych przedsiębiorstw, różnych gałęzi przemysłowych, jak również pracownicy naukowi. Rozmowy, debata dotyczyła w szczególności, toczyła się w obszarze wykorzystania procesów sztucznej inteligencji, procesów wnioskowania w dużej ilości danych, budowania klasyfikatorów czy sztucznej sieci neuronowych. W dniu dzisiejszym dwa spotkania wzajemnie się uzupełniające. Pierwsze dotyczyło szczególnie dziedziny, która nas dotyka jako Centrum Transferu Technologii. Było to spotkanie dotyczące własności intelektualnej, aspektów z tym związanych. Drugie natomiast były to autonomiczne systemy bojowe wykorzystywane również w konfliktach zbrojnych. Pozwalamy poznać przynajmniej część naszych osiągnięć, staramy zwracać na nie uwagę. Wiele przedsiębiorstw w Polsce nie korzysta w znaczącym stopniu ze zdobyczy nauki. Stara się realizować tę swoją misję, która została kiedyś zdefiniowana. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że powstają bardzo interesujące rozwiązania, że dzięki tym rozwiązaniom ten przemysł może stać się konkurencyjnym nie tylko w kraju, ale również i poza naszymi granicami. Chcielibyśmy przede wszystkim próbować jak najszerzej dotrzeć do przedsiębiorców z ofertą uczelni, dlatego że często nasi naukowcy, pracownicy uczelni robią świetne rozwiązania, tylko trudno jest nam się przebić z tym do szerokiej publiczności, tak, aby ten dany produkt, który został opracowany, żeby zainteresować nim firmę, która byłaby potencjalnym podmiotem do komercjalizacji. Wydarzenia powodują, że jesteśmy tu wszyscy w jednym miejscu zgromadzeni, przyjeżdżamy tutaj z chęcią po to właśnie, żeby się spotkać. Czasami na co dzień nie mamy czasu, żeby usiąść, porozmawiać, spokojnie uporządkować nasze sprawy biznesowe, natomiast te wydarzenia temu sprzyjają. Naukowcy przede wszystkim skoncentrowani są na tworzeniu nauki, na prowadzeniu badań naukowych, również na rozwoju własnej kariery. Dlatego konieczne jest, aby była jednostka, która stara się wyłapać te pomysły, które mogą spotkać się z zainteresowaniem przemysłu. Czasami te pomysły są już na tyle dojrzałe, że nadają się do bezpośredniego zastosowania. Ich poziom gotowości technologicznej jest na tyle wysoki. Natomiast czasami one wymagają jeszcze pewnej motywacji, pewnego wsparcia, aby przeskoczyć jeszcze pewien próg i wówczas, aby stać się atrakcyjne. I taka jednostka musi zachęcać naszych naukowców, ale również musi być pośrednikiem pomiędzy nauką a biznesem. Tam, gdzie takich kontaktów nie ma, my staramy się je tworzyć.